opowiem parę słów na temat nerek. Nerki są narządem, który ma swoją aktywność między godziną 17 a 19. Czyli właściwie wszystkie osoby, które o tej porze zaczynają tracić swoją energię, mogłyby się przyjrzeć, czy przypadkiem nerki nie są tym narządem, na który powinni zwrócić szczególną uwagę. Czyli 17-19, tuż po meridianie pęcherza moczowego. Nerki są tym narządem, które odpowiadają za filtrację, czyli właściwie, kiedy one nie pracują prawidłowo, to w naszym organizmie zostaje ogromna ilość toksyn, różnego rodzaju produktów przemiany materii, metabolitów i nasz organizm wtedy może nie bardzo dobrze funkcjonować. Jednym na przykład z częstszych objawów, które mogą mówić o tym, że nasze nerki nie filtrują prawidłowo, może być na przykład problem ze skórą. Mogą być trądziki, mogą być czyraki. Bardzo często jednym z objawów jest na przykład bladość skóry, niezdrowy wygląd skóry, jak również ciemne kręgi pod oczami. Często nerki mogą również dawać objawy typowo ze strony nerek albo w zupełnie innych miejscach naszego ciała. Czyli na przykład może to być problem z samymi nerkami, zakażenia dróg moczowych, mogą to być stany zapalne, infekcje, ale może to być również na przykład ból odcinka lędźwiowego, ból ramion, ból pleców albo bóle brzucha, problemy z apetytem, problemy z naszą odpornością. Nerka, tak jak i pęcherz moczowy, należą do żywiołu wody. Woda z kolei w medycynie chińskiej jest połączona z emocjami takimi jak strach, niepokój i lęk. Czyli osoby, które są w lęku, w strachu, w niepokoju, bądź to chwilowo z powodu różnych sytuacji życiowych, bądź ogólnie mają taką naturę, mogą to być osoby, które rzeczywiście nerki mają osłabione. Te osoby czasami mogą również odczuwać zimno, szczególnie osoby z stale, często osłabionymi nerkami, czy jako nerką słabą, jako ich konstytucja, te osoby bardzo często mają zimne ręce, zimne nogi. Medycyna chińska twierdzi, że nasza energia urodzeniowa to jest właśnie ta energia, którą mamy w naszych nerkach. Jedną z cech, które świadczą o tym, że tą energię dostaliśmy w odpowiedniej ilości, to jest wygląd naszych włosów i naszych brwi. Czyli jeżeli mamy silne, mocne, grube włosy i piękne, gęste brwi, to najprawdopodobniej ta energia, która zgromadzona jest w naszych nerkach jako energia urodzeniowa, została nam przekazana w odpowiedniej ilości. Thank you.